Dobra, mamy kolejny dzień, tu już trochę sprzątnięte, jeszcze te kubki wysypię i spalimy. Dokładnie tam. Powoli trzeba robić porządki, póki wiosna, jak to wszystko bujnie, pójdzie w górę, to nawet przejść nie będzie jak. Dzisiaj pierwszy dzień wiosny, pogoda jako taka, nie jest ciepło, nie jest zimno, jest całkiem spoko. Teraz odpalamy ostrego, weźmiemy te dwie kubki i będziemy palić. Środa, trochę popadało, teraz chyba troszkę mży, a mi się ostatnio przygoda przytrafiła. Niestety ostatnio ostrego nie odpaliłem, ponieważ pękł mi przewód od hydrauliki. Tu się trochę oleju nalało, ale wydaje mi się, że co zleciało, to zleciało, resztę zostało. I co? Dubęk dziadostwa. Oto. Trzeba będzie kupić. Oto. Zjechać będzie trzeba do sklepu któregoś razu i wymienić taką przejścióweczkę. Co to na dwa ściski z jednej strony, ale to nie dzisiaj. I trzeba będzie kupić bańkę oleju hydraulicznego. O, a tutaj jeden ścisk tylko. Dobra. Tak, tu dwie kubki zostały. Dwie kubki zostały. Tutaj te stare deski. Dwie kubki zostały, aczkolwiek miałem chęć je spalić, ale jakoś nie wyszło. Tu jest trochę ogarnięte. Ogródek. Tu się ładnie co spaliło. To, co się miało spalić, to się spaliło. Co się nie spali, to się dopali. I tak oto wygląda. Dzisiaj trochę przymroziło. Troszkę mży. Także pogoda taka nieciekawa. Dzisiaj też obowiązki służbowe, że tak powiem. Po południu. Nie dzisiaj. Nie zaczynam. Bo po prostu nie ma czasu. Jutro czwartek. Jutro wolne, cały dzień na gospodarstwie. Będziemy działać, bo ma być pogoda. Co będziemy działać, zobaczymy. Póki jest jeszcze ładna wiosna, póki jeszcze to wszystko tak nie rusza, bo jak to pójdzie zaraz w maju, pójdzie wszystko w górę, to ja z koszeniem się nie wyrobię. Tu oczywiście deski jeszcze nie schowane, ale to nic. To nic, zaraz. Nie wszystko naraz. Teraz trochę mokro się zrobiło. Może jutro wyschnie. Będziemy dalej działać. Także tak. Ostrówek niech czeka na swoją kolej. Maszyna. Trzeba nareperować. I będziemy działać. Dziecko, ale dlaczego na okience? Ja tam wiem. Nagrywasz go? Mhm. Ale nie chyba cię zauważył. Związek Radziecki upadł na ciągle na chłodzie. Wygląda się, czuję, że ktoś go widzi, ale nie wie kto. Będziesz musiała powiedzieć wszystko o nim. Przez dziurę całą tą sumę starą wywali się. Trzeba zrobić też porządek w stodole. Cały koniec będzie wysprzątany. Drewno sporządkowane. Całą tą sumę.
trzeba won wyrównać podłogę, bo jest strasznie krzywo, i zabrać się za podmurówkę. No tu widzicie, jak wygląda. Tu, tam, wypoziomować wszystkie belki, jakoś zagospodarować. Bo to nic się nie dzieje, tylko bałagan się robi. A bałaganu być nie może. On tak wygląda, moja stodoła od zewnątrz. Od wewnątrz, przepraszam. A tu już kupa wywalona. Się miało padać. Na razie się nie zanosi, może po południu. Ale z pogodą się nie wygra. Dobra. Rozłączam cię i działam. Wąż. Zakładamy. No proszę, stara perelowska obejma, podejrzewam, że 20 lat jeszcze wytrzyma. Śrubkę trochę przerobiłem, wyciąłem, bo coś nie szło, i kręcimy. Dobra, tutaj trzyma, z tyłu też, woda zalana. Olej zalany. Zobaczymy. A jeszcze klem. Klemę jeszcze trzeba. Zdałoby się założyć klemę. Zobaczymy, czy odpali maszyneria. Czy nie będzie chlapała nigdzie olejem. Tak, woda zalana. Olej hydrauliczny zalany. Tu przykręcone festnie. Palimy. Wygląda, jakby było ok. Co z tym sprawdzę? Czy jest ten kamień? No dobra, spróbujemy podnieść łyżkę. Tyle się okaże. Będzie trzymała? Czy nie? Żadnych wycieków nic nie widać, także mi się wydaje, że będzie ok. Wiadomo, że to jest wszystko w oleju. Ale tu nie widać, żeby nic wyciekł. Wydaje mi się, że będzie ok. Dobra. Zaraz czekam na kuriera, będzie kurier. Kuriera ogarnę i pojedziemy w pole do lasu. Do lasu ma robić hałas. Do następnego. A co to przyszło? Co
to przyszło tutaj? Jakieś pomarańczowe coś? Jakieś kółeczka tam są, widzę. Jakaś rączka. No, coś tu się wyłania. Dziadostwo jakieś. Co to jest za marka? Stil? Stil? Jakiś wózek? Co to będzie? Co to będzie? Ja nie wiem. Dobra. Ktoś coś przywiózł i zostawił. Pieniądze wziął. I pojechał. Jak to tak? Gdzie to trzymać? Trzeba szopę robić. Dobra. Zobaczymy potem, co to przyszło. Tymczasem. Thank you.